Dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie, czyli to co zapowiadałem, obsługa Rochero First, Iveco Daily. Ferrero Rocher. Tak, Ferrero Rocher, fan Ferrero Rocher właśnie nadszedł. Tak, super wóz, jeździłem nim wczoraj, także 150 leci i odcina. Tak, 150 leci i odcina, a jak dyrektor da szóstkę, to 250. Także tak to sobie wygląda. Mamy, no już tutaj jest nowszy wóz, czyli już jest logo Irisbus. Już jest Irisbus Daily, nie Iveco Daily, takie typowe. Ale Rochero First, czyli czeski model minibusa, minibusa, bo to jest klasa mini. Czerwony, zakupiony z Mercusa. Później tak naprawdę wóz przeszedł właśnie w ręce, znaczy z Niemiec chyba. Później Mercus i MPK Kraśnik, gdzie ma numer 125. Także zaraz go sobie omówimy. Autobus o pięknym czerwonym kolorze. Pięknym czerwonym kolorze, LU, bo leasing. I tak sobie wygląda busik Rochero. No w sumie nic ciekawego, ale jak już tam wszystko mieliśmy nagrać, to nagrywamy wszystko. Także tak to sobie... trzeba otworzyć wóz. Tutaj mamy jak w typowym Rochero, czyli jest immobilizer. O, i drzwi się otwierają. Jest taki filmik z Pilsna z nowego Rochero i też kierowca się chwali, że jest immobilizer. Jest immobilizer, tu też. Także tak to wygląda. Mamy wnętrze takie nietypowe, nietypowe, bo wnętrze miejsko-podmiejskie, bo ten tył jest miejski, taki jak w Wielcu, że o, widzicie, że jest niska podłoga i ewentualnie rzeźnia, ale siedzenia są podwyższane, także tak to sobie wygląda. No i co? Kasownik mamy chyba jeden z tego co widzę, także tak to jest. I dobra, obsługa kokpitu, gorąco jak w Iveco. Ale tak to sobie wygląda. Dobrze, więc jesteśmy. Rochero First. No i tutaj w sumie będzie bardzo podobnie do kapeny typowego, dlatego że wtedy co typowy nagrywał kapenę, to jest na bazie Daily tej samej generacji. Więc Iveco Daily. Wszystko się ładnie pokazuje. I co? Sterownik. Kasa. KF 3000. SRG jest tutaj 3000 stopę, już nowszy. No i co? Tacho. Tutaj mamy schowek z zapalniczką, bo tutaj w sumie autobus łączy cechy takiego typowego. Zamknę, bo tutaj świeci jak nie wiadomo gdzie. No i co on? Co on tutaj wyczynia? No dobra, zaraz. A, dobra. Iveco, czyli do góry przyciski trzeba, tak? A nie, coś dobra, zaraz ogarniemy. W każdym razie wóz łączy cechy dostawczaka i autobusu, nawet nie tyle jak Jelgvero, no ale co tu jest? Tu jest właśnie zapalniczka, popielniczka i wszystko, tacho, ogrzewanie lusterek, światła awaryjne, zapalają się, przeciwmgłowe, wyłącznik ASR. Tu mamy teoretycznie automatyczny klimatronik, że nastawiamy sobie skalę klimy i nastawiamy tutaj na auto. No i coś się nawet dzieje. Dobrze, dalej. Tutaj kierunek nadmuchu. Kenwood, radio marki Kenwood jest. Retarder, bo skrzynia jest manualna, ale retarder też mamy. O, jest retarder 1, 2, 3, 4, 5, 4-stopniowy. Ale tak jak w tamtej kapeniu typowego. Tu mamy dodatkowy, dodany przez Rochero panel. Znaczy tutaj są światła jak światła, ale tutaj mamy iwekowski nadmuch. Tutaj mamy iwekowski przyklęk, a nawet się kładzie wóz. Coś tam słychać. Podnoszenie, wyrównanie, opuszczanie. Szyna OBD jest tutaj takowa. Tutaj mamy, no tutaj te manetki to dużo, 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 dużo. Tutaj w sumie nic nie ma po lewej. Jeszcze mamy na dole przyciski i tutaj, zaraz pokażę. Webasto, panel klimatyzacji. Oświetlenie nad głową, przyciski takie już właśnie dodane przez Rochero, oświetlenie salonu, oświetlenie nocne, oświetlenie w klapach, tutaj co mamy, wentylatory na salonie, włącznik A, no i dlatego, bo tutaj, dobra, wiem o co chodzi, włącznik samego tutaj powiedzmy zegarów i podwozia marki Iveco to jest przekręcenie, a włącznik Hebel do prądu Rochero, to jest właśnie ten czerwony przycisk. Zasilanie do sterownika prawdopodobnie.
No i tutaj właśnie mamy zaślepki plus sterowanie drzwiami i drzwi właśnie otwierają się po załączeniu hebla. Także tak to wygląda. Żeby wozu za mocno nie rozładować, zaraz to pokażę. Trzeba pamiętać, że w dół otwieramy, do góry zamykamy. I to jest klasyczna rzecz Viveco, żeby po prostu nie zrobić niczego. Czy po prostu trzeba się orientować w miarę w robocie, bo po prostu no, trzeba pamiętać, że się do góry zamyka, w dół otwiera. Wyłączmy sobie prąd. No i w każdym razie, już kończąc tak naprawdę obsługę Rochero, autobus jest bardzo komfortowy, autobus jeździ na wynajmy, autobus ma stałego kierowcę, pozdrawiam serdecznie. No i w sumie jest takim następcą nie tyle Jelcza, co taki Midik, tak, w MPK Krasznik, ale oczywiście w pełni wyposażony liniowo. SIP jest RNG klasyczny, szyberdachy są akurat manualne, ale w zasadzie no dwa są. Ale jest dobrze, jak to się mówi. Jest dobrze. Także jak wszystkie autobusy w Kraśniku w sumie. Tutaj dużo nie ma co mówić, nie wiadomo co. I tyle. Bardzo ładnie go Maksymy dostosowały do pracy na linii. W sumie roleta tu jest jeszcze, wyświetlacz godzinowy. I tyle. No mówię, tak mi się tutaj przypomina. O, zobaczcie, co tu jedzie. Autosan, teamu PKS. Tak, także tak to wygląda. I tyle, moi drodzy. Także Rochero First, Iveco Daily. I wychodzimy. I wychodzimy z Iveco. I wychodzimy z Iveco. Bo od Iveca z daleka. Oczywiście, że to był żart. Ale zamykamy Iveczko, żeby nie było. I tyle. Także Rochero też omówione. Tak jak zapowiadałem, ciekawy wóz. Nie mogę powiedzieć, że źle się jeździ, bo jechałem jako pasażer. No taki typowy busik, ale nie chamski, także to jest akurat dobrze. Dobra, moi drodzy, koniec filmu. Do zobaczenia w następnych.